Inspektor Gadżet. Inspektor Gadżet. Inspektor Gadżet. Inspektor Gadżet. Goń Gadżet, goń. Goń Gadżet, goń. Inspektor Gadżet. Inspektor Gadżet. Jasna sprawa. Och, jaki piękny! Diamenty są najtwardszą materią, wujku. Można nimi przeciąć niemal wszystko. To bardzo ciekawe, Penny. Wątpię, czy nawet zadrapałyby szkło. Hej, nie! I co pan na to? Inspektor Gadżet zawsze na służbie. Szef Quimby? Co pan tu robi? Czytaj, Gadżet. Raporty mówią o dziwnych zdarzeniach w największej na świecie kopalni diamentów w południowej Afryce. Górników terroryzuje duch. Odmawiają pracy. Należy to zbadać. Ta wiadomość ulegnie samozniszczeniu. Ale szefie, ja nie wierzę w żadne duchy. Ja też. A więc zgadza się pan ze mną, szefie? Oczywiście, to jest doktor Clove. To na pewno jego robota. Musisz go powstrzymać, Gadżet. Tak, zawsze jestem na służbie. Muszę odprowadzić was do domu, Penny. Mam nowe zadanie. To chyba te diamenty. Nie wiedziałem, że potrafią też wybuchać. Czy naprawdę sądzisz, że jest tam jakiś duch? Nie, Penny. Duchy nie istnieją. Czeka na ciebie niespodzianka, Gadżet. Profesorze, kiedy będą gotowe stroje niewidzialności? Wkrótce. Proces refrakcji wymaga jeszcze jednej porcji diamentów. Ponieważ diamenty odbijają światło, dlatego to tak funkcjonuje. Wiem, wiem. Po prostu dokończ je. Już niedługo, Szalejot, moi agenci staną się niewidzialni i niepokonani. Łebku, pilnuj Penny. Przywiozę wam z Afryki dużo prezentów. Łebku, co robimy? Zgoda. Musimy sprawdzić, co się dzieje w tej kopalni. Wujek Gadżet potrzebuje nas. Profesorze, Gadżet wybiera się do nas. Przygotuj mu powitanie. Nie martw się, doktorze Clove. Powitam go i pożegnam już na zawsze. Tam do licha, prawdziwy struś. I orzechy kokosowe. Nie wiedziałem, że tutaj hodują orzechy kokosowe. Witamy w południowej Afryce, Gadżet. Szkoda, że będziesz tu tak krótko. Podaj mapę. Tutaj trzeba skręcić. Chyba zbliżam się już do kopalni. Nie, musi być dalej. Powinna tu gdzieś być. Już słyszę wybuchające ładunki. Aha, to tutaj. Ten diamentowy szlaban przetnie Gadżeta na pół. Czuję się tutaj jak w ulu. O! 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 O!
dobra robota. Co on by zrobił bez naszej pomocy? Spotkajmy się w górniczej wiosce. Oto i on. My już być. My chcieć. Przepraszam, nie rozumiem. Chyba nic nie rozumieją. My chcieć złapać duch. Czy aby na pewno dobrze się pan czuje? Ja szukać duch. No właśnie. On wróci. Spokojnie. Nie ma czegoś takiego jak... duch. Łebku, nic ci nie jest? Słyszałeś to, Łebku? Och, nie uciekaj! Dobrze, duchu, wiem, że nie istniejesz, więc nawet nie próbuj mi uciekać! Tu się dzieje coś naprawdę dziwnego. Chodź, Łebku, musimy iść za Wujkiem Gadżetem do kopalni. Profesorze, mamy intruza. Co? Trzyma na sobie płaszcz i kapelusz? Tak, skąd pan wiedział? Nieważne, zajmij się wydobywaniem diamentów, a ja zajmę się nim. Lepiej to zrób, profesorze. Chcę, by gadżet został wyeliminowany, zanim przybędę. Nie martw się, doktorze Klauf. On wpadnie prosto w moje ręce. Doskonale! Musimy się rozdzielić, Łebku. Ja pójdę tym korytarzem. Ty idź za Wujkiem Gadżetem. Łebku, bądź ostrożny. Och, mam miłego gościa. To wymaga powitalnego wagonu. Tak tu ciemno, że nie zobaczyłbym ducha, nawet gdybym na niego wpadł. Dalej magnesy gadżeta. A teraz zastosuję starą indiańską metodę. Sądzę, że chyba coś się zbliża. Tam do licha. Dalej. Dalej płaszczu gadżeta. Nareszcie cię złapałem. Nie jesteś duchem. Którędy teraz? Kto to? To górnik? Myślałam, że oni uciekli. Jest zbyt ciemno, żeby iść po schodach. Zjeżdżamy! Automatyczna winda. O! Dalej śmigło gadżeta. Hej ty, wracaj tu. Ciekawe, dlaczego on się nie boi ducha. Co? To niemożliwe. On zniknął. To nie mógł być duch. A może...
złożę skargę na warunki BHP w tej kopalni. Ta winda jest bardzo niebezpieczna. Ten duch znowu tu wraca. Tym razem jestem przygotowany. Teraz! Kudło! A więc teraz udaję strusia. Nie oszuka mnie! Stój! Ten górnik nie mógł zniknąć. Tu muszą być drzwi. Wykończyłem gadżeta w tamtej windzie. Wracaj, ale on jest tu i goni jakiegoś strusia. Wracaj tu, duchu! Nie dam się nabrać na tę maskaradę! Aha! Stanąłby złapać oddech. Mam cię! Ojej! Zapisał pan numer tej ciężarówki, panie władzo? Przypomniałem sobie. Jesteś aresztowany! Co tam jest, Łebku? Tajne laboratorium. Kradną diamenty i spuszczają je tą rynną. Ta maszyna je poleruje, po czym diamenty suną po tym transporterze. Ciekawe jednak, do czego używają tego lasera. Hej, gdzie ty jesteś? Łebku! Ale jak? Niech pomyślę. Coś tu jest. Coś, co czyni rzeczy niewidzialnymi. Rozumiem. Diamenty odbijają światło. Odkryli sposób na mielenie ich i wytwarzanie diamentowego stroju. To jakby płaszcz z lusterek. Odbija światło tak, że nic nie widać. Tak, odszukaj wujka gadżeta i sprowadź go tutaj. Ciekawe, ile mają tych strojów. Stoi w imieniu prawa! O, oto i on. Nie ucieknie przed śmigłem gadżeta. Lepiej, żeby te niewidzialne stroje były już gotowe. Są gotowe, zobaczy pan. Czy też raczej nic nie zobaczy. Nie podobają mi się twoje żarty. Przepraszam, doktorze Klaus. O-o! Doktor Klaus nie ma poczucia humoru. No, no. Czyż to nie jest miły dzień? Miły dzień dla miłych gości? A ty dokąd się wybierasz, dziewczynko? Oto i on! Nadal udajesz strusia, co? Koniec zabawy! Dalej, dalej, kajdanki gadżeta! Mam cię! Nie uciekniesz! Tam do licha!
Mam nadzieję, że ci wygodnie. To ci nie ujdzie na sucho. Muszę dostarczyć ten niewidzialny strój doktorowi Klauf. Zabrałbym cię z sobą, ale jesteś związana. Nigdy nie słyszałam głupszych żartów. Muszę go powstrzymać, zanim ten strój dotrze do doktora Klaufa. Gdybym tylko mogła nawiązać kontakt z łebkiem. Och, nie dam rady. Muszę się uwolnić z tych sznurów. Jakoś uwolnić. Już wiem! Diamenty potrafią przeciąć wszystko. Przetną też sznur. Och, szybciej! Ach, o mały włos. Jesteś aresztowany za udawanie ducha i strusia! Odezwij się, łebku! Co się dzieje? Cóż, musisz tu sprowadzić wujka Gadżeta. Ja poszukam profesora. Co to? To duch! Jeśli on jest duchem, to kim ty jesteś? Mniejsza z tym! Za nim! Agenci 1, 2 i 3, biegiem do mnie! Macie tu swoje niewidzialne stroje! Gotowe, doktorze Klauf. Stroje działają cudownie. Doskonale. A teraz wyeliminuj Gadżeta. Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Chodźcie za mną. Nie widzę cię. Uważaj. Au! Przepraszam. Stójcie. Ubiorę własny strój. Uważaj, duchu. Nie wierzę w ciebie. Och, to Gadżet. Oj, co się stało? Wow. Jeśli jesteś duchem, to udowodnij to. Dobrze. I jak? Tak, udowodnij! Na pomoc! Uważaj, duch! Tam do licha dwa duchy. Brać go! Tak, tak jest! Pomocy, pomocy! Ciekawe, gdzie oni są. Łebku! Chwileczkę. Nie mogę pozwolić, by ten duch łamał prawo i porządek. Stój! W imię prawa i... Nie mogę uwierzyć własnym oczom. No dobra, tego chciałeś. Dalej, dalej, śmigło Gadżeta! Tam, do licha! Diamentowy pył rozwiał się! Czy ktoś może to zatrzymać? Bardzo proszę. Ja stąd zwiewam. Wezwę pana Quimby. Myślisz, że dam się nabrać na twoje sztuczki? Dalej, dalej, kajdanki Gadżeta! Przynajmniej mogę uciec niewidzialny. Nadal w ciebie nie wierzę.
Dobra robota, Gadżet. Znowu ci się udało. Dzięki, szefie. Niełatwo było zrobić to w pojedynkę. Ktoś mi trochę pomógł. Ale zobaczymy się znowu i wtedy szczęście będzie po mojej stronie. Oj! Tam do licha! Tylko nie to! Witajcie! Coś wam powiem, zanim zapomnę. Musicie być bardzo ostrożni, znajdując się w różnych podziemiach. Łatwo się tam zgubić. Wiem o tym, wujku Gadżet. Nie wolno samemu daleko odchodzić. Zawsze ktoś powinien wiedzieć, gdzie jesteśmy. Zgadza się, to jest najważniejsze. A jeśli kiedyś spotkacie ducha, to uciekajcie. Jak on? To duch! Wersja polska Master Film. Reżyser Miriam Aleksandrowicz. Dialogi Elżbieta Łopatniukowa. Dźwięk Ewa Kwapińska. Montaż Krzysztof Podolski. Kierownik produkcji Agnieszka Wiśniowska. Wystąpili inspektor Gadżet Jarosław Domin. Penę Krystyna Kozanecka. Doktor Klauf Jerzy Słonka. Quimby Jacek Czyż. I inni. Jak ci się to udało, Gadżet, naprawdę? Następnym razem na pewno cię dopadnę, Gadżet.